Święto, oprócz tego, że w zakładach pracy, no to wiadomo też, były akademie w szkołach, gdzie małe mamy przychodziły na te akademie, dzieci właśnie śpiewały te piosenki o marcu, robiło się laurkę dla mamy z tejże właśnie okazji. Dzień Kobiet kiedyś był wpisany w program nauczania w szkołach i przedszkolach i stąd to musiało być organizowane. Ja uważam, że cokolwiek by w tej chwili nie powiedzieć o tamtych czasach, że to było żenujące z dzisiejszej perspektywy, to wtedy no, byliśmy bardziej szczęśliwi niż dziś. Ale w latach 70. Zagierka, to ja sobie przypominam, że już te Dni Kobiet były takie bogatsze. Bo pamiętam, że już nawet i mydło dostałam i pomijam kwiat, albo było deficytowe to. I jakiś szampon, czy tam powiedzmy nawet jakaś woda toaletowa, nie wiem, jakieś firmy Barwa. Ja bym powiedziała tak, że panowie się w większości nastawiali na ten Dzień Kobiet. Bo zawsze uważali, że kobiety coś przyniosą i tak dalej. Przy okazji to oni nawet lepiej świętowali, tak powiedziała. Prywatnie to do mnie teść zawsze przychodził z kwiatkiem. Z samego rana. Męża brat też przychodził z kwiatkiem. To tak, było, tak. Pamiętali i... I potem mąż z kwiatkiem jeszcze. A mąż to może kilka kwiatków. W PRL-u dużo się mówiło o tym, ile to państwo kobietom daje, prawda, jak ta kobieta ma dobrze i w ogóle, że przecież że większego raju na ziemi nie może mieć, a potem się skończyło święto, prawda, do roboty. No to Stoltinger to tak jakoś podsumował, że dla dobra kobiet ku chwale ojczyzny obchodzimy jeden dzień kobiet, cały rok mężczyzny. Ma 12 lat i zawsze pamięta o Dniu Kobiet, drugi ma 17. Zawsze pamięta, zięć pamięta, syn pamięta. No ale myślą panie, że to wynika z tej zaszłości, czy to po prostu to święto się już tak przyjęło, już będzie, bo niekoniecznie się będzie kojarzyło z tym komunizmem. Jak mi się wydaje, że ani się nie kojarzy już teraz z komunizmem, tylko weszło to w krew, w tradycję taką, niech panowie młodzi się nie wstydzą, bo na pewno i oni tulipana niosą. To jest pięknie latem, to jest cudownie latem. Ale tutaj były śmiertelne wypadki, bo ludzie wychodzili na górę i nie zauważali granicy między zielenią. Ja z tymi bezdomnymi tutaj razem urzędowałem, że byli moi kumple. Oni jedynie mnie tolerowali, innych nie tolerowali. To już wynika z lat dzieciństwa, kiedy na Krakowiaku był w bloku 5 schron przeciwlotniczy. Jako mały gówniarz wlazłem do tego schronu. To jest Fort Batowice, wchodzący skład twierdzy Kraków, zachowany w stanie ogólnym, konstrukcyjnym dobrze. Natomiast wszelkiego rodzaju uzbrojenie i wszystkie elementy metalowe zostały wyszablowane przez złomiarzy, kiedy to w 1974 roku wojsko opuściło ten obiekt. Od tego czasu zaczęła się jego systematyczna dewastacja. Było dużo wypadków zaginięć podczas amatorskiego zwiedzania tych fortów. Kończyło się to nieraz bardzo tragicznie.
zawsze chodzę sam, biorę pełną odpowiedzialność sam za siebie i nie przerzucam tej odpowiedzialności na kogo innego, jakby się cokolwiek stanie. Ja w życiu już byłem kilka razy zasypany i tylko spokój może człowieka uratować. No i na każdą taką eskapadę, obojętnie czy ona będzie trwała planowo godzina czy dwie, zawsze biorę kawałek linki, zapas jedzenia na jeden dzień i jakiś podstawowy środek opatrunkowy, ponieważ no różnie w życiu bywa, no i co najmniej dwie latarki, jedna podstawowa, druga zapasowa. W jednych z fortów nowochódzkich przez 3 dni, 3 noce tam przebywałem w kompletnej ciszy. Chodziłem po długich, podziemnych korytarzach. Naprawdę niesamowite przeżycie. No i ten wewnętrzny spokój połączony ze spokojem wewnętrznego fortu. Nie ucieczka od ludzi. Po prostu jakby oczyszczanie się. Ale tego się nie da opisać. To trzeba kochać. No. To jest tak, jak grotołazi wchodzą do jaskini. Ktoś powie, no po co on do tej dziury wchodzi. Tak? No więc to jest taka pasja. To naprawdę człowiek czuje się wolny. Naprawdę czuje się wolny. O, malutku stary dziadek, penetrator, prawdaż, wyszedł na górę. No i po malutku skierujemy się do wyjścia górnego.